Mimo tego, że w tytule kierujemy losami Larego Laffera, który niezbyt radzi sobie w kontaktach damsko-męskich, to sam tytuł rozpoczyna się od dosyć intymnej sceny między Larem a jakąś typiarką. Nasz ogier w lateksowych slipach nie zachwycił w łóżku typiarki, z którą miał okazję spędzić noc. I w ramach tego, że Larry zmarnował jej definitywnie cenny czas, postanowiła zakuć naszego bohatera w kajdanki i uciec. Ja spierdalam. Przynajmniej gorzej być już nie może. Ja i ta moja niewyparzona gemma. Uciekać czym prędzej też będziemy musieli my, tak jak było widać, szaleje wokół nas ogień. Sięgamy stopalami po szczypce znajdujące się po prawej stronie Larego. Sięgamy po zestaw do szycia, który znajduje się po jego lewej stronie. Otwieramy nasz ekwipunek i poza kamerami zaginamy igłę, która była w zestawie do szycia. Teraz ponownie używamy zwinnych stopali Larego. Tak. Skoro wydostaliśmy się z kajdanek, to prawdopodobnie pójdzie nam już prosto. I faktycznie prosto nam idzie. A to dzięki nowatorskiej technologii, poprzez którą możemy wpisać daną czynność, której możemy użyć na jakimkolwiek przedmiocie, co oczywiście będzie nam potrzebne w ramach fabuły Larego. Rozbijamy okno prowadzące na balkon, dzięki któremu jesteśmy uratowani przez dzielnych strażaków. Co to jest? Ała! Nie cierpię spinaczy do papieru. Au! Nienawidzę spinaczy! Skacz! O kur... Szanowny panie Larry Laffer, właśnie wyskoczył pan z 40 piętra płonącego budynku. Jakie są pańskie plany na przyszłość? Chyba się... przepłynę. W ten oto sposób rozpoczyna się nam właściwa przygoda z Larry 7 Miłość na fali. Dzień dobry, gniazdo nostalgii z tej strony. I nie wiem jak wy, ja posiadam wspaniałe wspomnienia z Larym 7. Jak na każdą prawidłowo funkcjonującą rodzinę przystało, zagrałem w Larego 7 dzięki wujkowi. Bawiłem się przewspaniale, mimo tego, że jako dziecko absolutnie nie rozumiałem większości rzeczy, które dzieją się na ekranie. Dlatego też, w momencie, w którym dokonałem jakiegokolwiek progresu, to z radością dzieliłem się tym z rodzicami. No i tutaj możecie sobie tylko i wyłącznie wyobrazić sytuację, w której się znalazłem, w momencie, w którym zamówiłem u barmana zajebiście wielką erekcję i z zajebiście wielkim uśmiechem, jako ten mały dzieciaczek, pochwaliłem się rodzicom. No i z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie wtedy powodu miałem bana na tą gierkę. Tutaj moja historia z Larym mogłaby się już zakończyć, ale ja byłem przebiegły. Na tyle przebiegły, żeby x lat później, w momencie, w którym byłem w podstawówce, ponownie ściągnąć Larego i zagrać w ten tytuł, oczywiście przechodząc go. Oczywiście już jako zdeprawowany dzieciak w podstawówce rozumiałem już część tematów, których dotyczył Larry 7. No i oczywiście wszystkie żarty polegające w jakimś stopniu na erotyce bawiły najbardziej jak mogły po prostu w całym moim życiu. Po skończeniu tego tytułu spodziewałem się, że czeka na mnie wiele innych tytułów właśnie z Larym do przejścia. W końcu po pierwsze to był Larry 7, po drugie w momencie, w którym pierwszy raz po niego sięgnąłem, to miałem jakieś 6 lat. Niestety zawiodłem się. Poprzednie części Larego nie miały tego samego stylu, którą miała siódemka i przede wszystkim polskiego dubbingu, a następujące części tej gry, no niestety, nawet w momencie, w którym byłem dzieciakiem, nie byłem w stanie przeżyć tego, jak wyglądały te tytuły. What the fuck is this piece of shit? Jakiś czas później dostaliśmy oczywiście jakieś fanowskie projekty, dzięki którym dostaliśmy tytuły z Larym w roli głównej, które nie stały na absolutnie gównianym poziomie. Ale nie oszukujmy się, tam nie było już tak magicznie jak w Larym 7 Miłość na fali i przede wszystkim nasz główny bohater nie mówił głosem osła ze Shreka. Samotność ciężki los!
Jeśli chodzi o moje wspominki z tym tytułem, to by było na tyle. Oczywiście podzielcie się swoimi, no bo co jak co, nie oszukujmy się, mogą być bardzo zabawne, w końcu to przezabawny tytuł. Teraz chciałbym przejść do tego, jak gra się w ten tytuł w 2023 roku. Pierwszą gorzką pigułkę, którą będziemy musieli przełknąć, to niestety to, jak ta gra wygląda. Jakkolwiek w momencie, w którym ta gra wychodziła, to wyglądała niczego sobie i miała swój urok. To dzisiaj w dalszym ciągu ten urok czuć, ale sama rozdzielczość, w której ten urok występuje, jest po prostu absolutnie nie do przyjęcia, no bo jest to mizerne 640x480 pikseli. Ale w momencie, w którym to przełkniemy i w momencie, w którym przełkniemy w sumie to, że ta gra musi chodzić na full screenie, to zostaje nam genialna ścieżka dźwiękowa, która do tej pory jak najbardziej daje radę i czuć klimat tamtych czasów. To po pierwsze. Po drugie, sam dubbing, sam polski pierdzielony dubbing jest przegenialny i mimo tego, że to nie jest polski tytuł, to czuć tutaj polskość. W ramach translacji pozwolono sobie na to, żeby przestawić niektóre joke'i, które występują w tym tytule, na polską scenę, na przykład polityczną czy ekonomiczną, więc jest naprawdę dobrze. Przy czym przy tych właśnie żartach należy mieć sporo dystansu i należy mieć na względzie to, kiedy ten tytuł powstawał, bo tytuł ten za bardzo nie pierdzieli się w tańcu i kiedyś też żarty typu sprzedam żonę, nie za bardzo używana, były czymś, z czego prawdopodobnie całe rodziny się śmiały, teraz absolutnie to nie powinno wyjść z moich ust. Swoją drogą, przy pomocy wielu programów i sztucznej inteligencji pozwolę sobie na to, żeby troszkę podrasować to, jak Larry wygląda. Więc powiem to z góry. Tytuł prawdopodobnie wygląda o wiele gorzej niż to, co widzicie tutaj na YouTubie. Skoro część audiowizualną mamy już za sobą, to możemy przejść do tego, jak faktycznie w ten tytuł się gra. Tutaj pozwolę sobie zadać pewne pytanie. Otóż, czy od czasu Larego 7 Miłość na fali otrzymaliśmy jakąkolwiek przygodówkę, która stałaby na tym samym poziomie, bądź wyższym? Odpowiedzi oczywiście mogą być różne. Ktoś może powiedzieć, że jakiś Rexio, Hokus Pokus, Różowa Pantera, czy jakiekolwiek gry od Telltale. Tylko jest pewne ale. Żadna Czerwona Pantera, czy też Różowa, żadne Monkey Island, czy jakakolwiek gra od Telltale nie jest znacząco lepsza od Larego 7. W dodatku gry od Telltale nie są po prostu tym samym. Osobiście muszę się przyznać do tego, że musiałem się zastanowić, czy w ogóle porównywać te gry z Larym 7. Więc osobiście też odpowiem na pytanie, czy wyszło coś, co jest lepsze niż Lary 7, jeśli chodzi o właśnie gry przygodowe. I trzeba niestety powiedzieć, że obiektywnie niekoniecznie. Większość przygodówek, która wyszła kiedykolwiek, była na jedno kopyto. I temu tytułowi, czy też temu gatunkowi gier przydała się definitywnie ta rewolucja w postaci tego, że mamy interaktywne seriale, tak jak The Walking Dead. Ale sumarycznie uważam, że to do końca nie jest to samo. I te gry często do końca nie są w stanie nam dawać tej samej satysfakcji, co w starych gierkach przygodowych, gdzie logika często została wywrócona po prostu do góry nogami, czy też po prostu wyfrunęła przez okno tak dawno temu, że musimy łączyć powalone przedmioty, żeby uzyskać konkretny outcome. Więc szczerze skłaniam się do jednego wniosku. W Larego 7 gra się tak samo, tak jak kiedyś. I w momencie, w którym macie jakieś wielkie wspomnienia z tą serią, to myślę, że warto do niej wrócić i przekonać się, że Lary 7 może w dalszym ciągu poderwać jakąś typiarkę. Oczywiście, jeśli wyrazicie jakieś ogromne chęci, to z przyjemnością streszczę dla was Larego 7, Miłość na fali. Jeśli nie, no to cóż, miłej zabawy życzę. To był Gniazdo Nostalgii i widzimy się w każdy wtorek i w piątek o godzinie 17. Do zobaczenia. Zium.